To już zaczniemy. Ktoś tam idzie, ale trudno, bo już biła piąta. Także witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. A, zapomniałam, tak. O kurczę. Sama tego chciałam. Sama tego chciałam. Chyba, że ja będę tak słyszalna. Może ja dziś... Wiesz co? Ty, a może tak... Dobra? Ja będę mówiła głośno. Co ja myślę, że Państwo mnie usłyszą spokojnie. Także witam serdecznie w progach Muzeum Śląska Cieszyńskiego. I miał być tu, szczerze powiedziawszy, nasz pan dyrektor Marian Dębiniok, ale niestety jednak nie przyjdzie. Także ja go strasznie chciałam tutaj ściągnąć, ponieważ to jest takie jego dziecko. I teraz będzie, to jest takie reklamowanie towaru, którego nie ma, bo w naszym kiosku już nie ma tych książek, ale być może jeszcze, chyba że dostaniemy jeszcze do druk, być może. Bo tak naprawdę ta prelekcja będzie związana z tą książką, z tym pierwszym tomem. Może Państwo wiedzą, że Muzeum Śląska Cieszyńskiego takowe dwie publikacje wydało w zeszłym roku, oparte na zbiorach, na archiwalnych zdjęciach Tadeusza Kopoczka. I powiem, że to jest skarb nasz nieprawdopodobny. Nam się strasznie poszczęściło. Wprawdzie z tym COVID-em nam się nie poszczęściło, bo mieliśmy duże straty, bo prawie pół roku muzeum było zamknięte. Ale z tymi naszymi zakupami ostatniego roku, czy ostatnich dwóch lat, naprawdę to jest żyła złota, ponieważ spadkobiercy pana Tadeusza Kopoczka i widzę panią Kopoczkową. I dzień dobry i witam, i dziękuję, że pani przyszła. Dziękuję bardzo, że pani przyszła. Mianowicie pani Irena Kopoczkowa, owszem, zgodziła się przekazać do nas te zbiory. I to jest taka żyła złota, że sobie państwo nie wyobrażają. 6 tysięcy, prawie 6 tysięcy fotografii Cieszyna z końca lat 50., lata 60., 70., początek 80. Mamy tak obfotografowany Cieszyn i co się w nim działo, że naprawdę, no teraz to już, jak ja byłam zawsze zachwycona tymi zdjęciami z czasów austriackich czy z międzywojnia, to teraz nie mogę wyjść poza to po prostu. W każdym razie zbiór pana Tadeusza Kopoczka. Następnie udało nam się również pozyskać zbiór pani Tomaszczyk, pani... Proszę? A pani też jest? Pani jest pan Henryka? Pani? Nie, mam. Pani Henryki Molin-Tomaszczyk, tak. I pana Pawła Czupryny też. Także mamy już wszystko. Już lepiej być nie może. Nie może być lepiej. I teraz dlatego chciałam, żeby pan Marian Dębiniok, żeby tutaj się pojawił, ponieważ to on dokonał digitalizacji tego zbioru. Czyli mogą sobie Państwo wyobrazić, że on już zaczął nawet ten trzeci, nawet pana Czuprynę, ale ten pierwszy zbiór, czyli te niecałe 6 tysięcy, zajęło mu to z jego pracowitością 4 miesiące. 4 miesiące, ale takie dzień w dzień i po, nie wiem, 6 godzin dziennie powiedzmy, prawda? Dzień w dzień. Czyli zostały zdjęcia zdigitalizowane, przy czym potem mieliśmy tę straszną rzecz, czyli włamanie się do naszego serwera i teraz trzeba będzie tę pracę powtórzyć. Ale nie szkodzi. Małe rozdzielczości nam zostały. I teraz co pan Marian Dębiniok robił? Mianowicie on digitalizując je dokonał też wyboru, a potem w takim troszkę większym gremium jeszcze dokonaliśmy jeszcze większego wyboru i z tego wyboru się zrodził ten pierwszy album i zdają sobie państwo sprawę, co to znaczy z 6 tysięcy wybrać 250 zdjęć? To jest po prostu, to jest nie lada sztuka i ja mu na przykład w ogóle go nieraz nie zazdroszczę. Z jednej strony wspaniale, bo on te wszystkie zdjęcia obejrzał i się z nimi zapoznał. Z drugiej strony wybór był straszny. Ale rzecz, która się stała potem niesłychana, jest następująca. Kiedy ja przygotowywałam podpisy do tych zdjęć, to proszę sobie wyobrazić, że to co mnie zaskoczyło, czyli na przykład z jakiejś uroczystości cieszyńskiej pan Tadeusz Kopoczek miał z tej uroczystości powiedzmy 20 fotografii, 20, tak? I w tym zbiorze mamy te 20 negatywów. Ja teraz otwieram teraz głos ziemi cieszyńskiej, o coś wyleciało rzeczywiście, otwieram głos ziemi cieszyńskiej, nie szkodzi, otwieram głos ziemi cieszyńskiej, a tam jest jedna fotografia albo dwie. Tak? I patrzę, co też mój drogi pan dyrektor wybrał, te same fotografie. Z tego zbioru 20 oni dokonywali tego samego wyboru. Czyli co to znaczy, że pan dyrektor miał już takie oko,
jak pan Tadeusz Kopoczek, który, mój Boże, który tą fotografią parał się tak długo, tak? Czyli pan dyrektor już też ma takowe oko, że to zdjęcie z tych 20 jest najlepsze kompozycyjnie, najpełniejsze, najbardziej treściwe, najlepsze. I to się powtórzyło w 80% fotografii, że oni dokonywali tych samych wyborów, co było niesłychane. No i teraz, żeby się nie powtarzać, ja tu Państwu właściwie nie pokażę tych zdjęć, które są w tym albumie, tylko pokażę jakieś inne, bo pan dyrektor oczywiście, kazał mi przekazać jeszcze, że dla niego to było straszną przyjemnością, wielką frajdą i wielką przygodą. I też również dlatego, że na tych zdjęciach pojawiają się osoby, które pan dyrektor znał, prawda? I pewnie niektórzy z Państwa również pamiętają te twarze. Także to było nawet oglądanie swoich znajomych. Ja tymczasem jestem straszna, ponieważ ja wykorzystuję te zdjęcia nie jako fotograf, bo ja nie mam oka fotografa, ja wykorzystuję je jako muzealnik. W związku z tym dla mnie jest fantastyczne, że ja teraz mogę sobie układankę zrobić do dziś, począwszy od tych zdjęć na przykład XIX-wiecznych, jakiegoś miejsca, mam teraz układankę do dzisiejszego dnia. Także wykorzystuję je niecnie, co Państwu tu też zaprezentuję, to, co mnie najbardziej zajmuje. Czyli wybrałam kilka takich rzeczy, to ta ilość jest tak nieprawdopodobna, że naprawdę to jest taki wybór naprawdę subiektywny, mocno subiektywny, ale tak zawsze jest, że człowiek mówi o tym, o czym chce. To zdjęcie Państwo już niektórzy pewnie z Facebooka i z naszej strony znają. I tam padło oczywiście pytanie, gdzie to się mieści. I na pewno niektórzy z Państwa wiedzą, bo te zdjęcia są z jednej strony znane, w końcu głos jest cały zdigitalizowany, czyli możemy wszystkie numery głosu sobie oglądać w internecie na Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Oczywiście jakość tych zdjęć, w ogóle to nie ma co porównywać tego, co jest, prawda, na skanie, a to, co my mamy na negatywie. Więc porównywać tego nie będziemy. Państwo pewnie wiedzą, gdzie to się mieści. Bardzo, bardzo istotna jest ta budowla, prawda? Ona nam wszystko mówi tak naprawdę, bo tak to wygląda na skanie. Na skanie, ale proszę spojrzeć. Trudno powiedzieć, czy w Cieszynie znajdzie się więcej studni ulicznych. Tak, było tych studni trochę więcej. Ta była podobno ostatnią, która była jeszcze na początku lat 70. istniała i teraz pokażę Państwu, gdzie ona się mieściła. Mianowicie tu jest ulica Garncarska dziś, tu Bobrecka, a tu jest ulica Kochanowskiego, tak? Tu jest Górny Rynek, co byśmy się mniej więcej zorientowali. Górny Rynek, czyli z Górnego Rynku wchodzimy w ulicę Kochanowskiego dzisiaj. I teraz skręcamy, tu jest bank dzisiaj, prawda? Bank spółdzielczy. Skręcamy w prawo i tego domu, w ogóle tego już tu nie ma. Tu jest skwer, prawda? Tego tu w ogóle nie ma. Tu ta studnia była. Czyli tutaj mniej więcej, tutaj, ale ten czerwony punkt to nie jest studnia, żeby Państwo nie myśleli. To jest plan miasta, to jest strasznie, bardzo mocno archiwalny, bo to jest rok 1883, ale akurat ten dom jeszcze tam wówczas stał. Te czerwone punkty to jest ten jeden z naszych najwspanialszych doprawdy eksponatów. Mianowicie to jest plan miasta z zaznaczonymi latarniami ulicznymi. Ponieważ w 1983 roku uruchomiono gazownię miejską, więc powstał taki plan, gdzie mamy wszystkie latarnie zaznaczone i jak biegnie ten cały szlak gazowy. W każdym razie tutaj była ta studnia z tego zdjęcia. A to tak a propos tego zdjęcia, ono jest urocze. No i jakbyśmy teraz popatrzyli stąd w dół, tak, proszę, stańmy sobie przy tej studni, tak jak ci chłopcy, przy tej studni i odwracamy i patrzymy w tę stronę. W tę stronę, patrzymy w dół dzisiejszej ulicy Bobreckiej, prawda? Bo tu Bobrecka odchodzi od Kochanowskiego. I jeszcze niedawno zobaczylibyśmy taki oto widok. Nie, ja teraz wrócę. Mianowicie wrócę dlatego, że chciałam powiedzieć kilka słów o panu Tadeuszu. Muszę powiedzieć kilka słów, bo to jest rzecz niezwykle ważna. Mianowicie pewnie państwo słyszeli o panu redaktorze, bo któż o nim nie słyszał w Cieszynie, ale ja tylko powiem słów kilka. Mianowicie to, że pan Tadeusz Kopoczek urodził się w Czechowicach-Dziedzicach w roku 1930. Kończył Osuchowskiego w Cieszynie, a potem Bielską Szkołę Przemysłową, dobrze mówię? Tak, dobrze mówię, przemysłową, tak. I teraz i od początku, właściwie od pierwszych numerów Głosu Ziemi Cieszyńskiej współpracował z tą gazetą i był tam redaktorem technicznym, dziennikarzem i fotografem. Także
Ja pana Tadeusza spotkałam w rzeczy samej w Kolegium Kalendarza Cieszyńskiego, gdzie Mariusz Makowski, już obaj panowie świętej pamięci, Mariusz Makowski i pan Tadeusz Kopoczek, to był duet. Czyli Mariusz Makowski wydający polecenia, a pan Tadeusz tylko kiwający głową. I wiadomo było, że on to wszystko zrobi, nawet jeżeli Mariusz wymyślał rzeczy niesłychane i nieprawdopodobne, to pan Tadeusz tylko kiwał głową. Był bardzo, bardzo małomównym człowiekiem. On szanował słowa, tak, bardzo szanował słowa. O, właśnie. Także nie, wspaniała była to współpraca. Szkoda, że tych dwóch panów już z nami nie ma, no ale to są te straszne rzeczy, które się straszna rzecz, to nazywa się czas, biegnący czas. I to, co pozostało na zdjęciach pana Tadeusza, to są rzeczywiście te zaułki Cieszyna, których już nie ma. To jest jeden z nieprawdopodobnych walorów tych zdjęć. To, co on mówił kiedyś na otwarciu wystawy u nas, że bywało tak, że on fotografował jakieś pierzeje, jakieś zakamarki Cieszyna, po czym w niedługim czasie akurat tam dochodziło do rozbiórek. I nawet nie chodziło o to, że on wiedział, że ta budowla będzie burzona. Nie, jakoś tak było, że akurat po jakimś czasie ta budowla znikała z panoramy miasta i okazywało się, że tylko jest na jego fotografii. I tak wyglądały te dwa domy, które dzisiaj mają taką nową plombę tutaj. Czyli wartość dla historyka czy urbanisty, czy historyka Cieszyna, ta wartość jest nieoceniona. Nieoceniona. Tu mamy jeszcze raz zdjęcie w górę. Pewnie państwo znają te domy, bo większość tych zdjęć rzeczy samej przecie była. W Głosie był artykuł, że tych domów już nie ma. W 1970 roku zostały rozebrane. Tu z kolei, tak, te skany Głosu Ziemi Cieszyńskiej są takie, jakie są. To był papier ówczesny, prawda? To są lata 60. Lata 60. I na przykład tu państwu pokażę historię, krótką historię, która mnie bardzo frapuje. Ale pozwolę sobie to przeczytać. Jak już informowaliśmy, skrzyżowanie ulic Dzierżyńskiego z Bobrecką w Cieszynie otrzyma pierwszą w naszym mieście sygnalizację świetlną. W związku z tym ulica Bobrecka od skrzyżowania w górę, od momentu zainstalowania świateł, będzie dwukierunkową. Czyli tam musiał być prawdopodobnie taki zjazd, że w jedną stronę jechało się być może Bobrecką lub Garncarską, a do góry tą drugą. Przystąpiono już do prac związanych z poszerzeniem tej ulicy w pobliżu skrzyżowania z Garncarską. Ścinana obecnie skarpa pod budynkiem przedszkola wzmocniona zostanie betonowym murem oporowym. To jest dosyć duża zmiana w krajobrazie tego miejsca, a mam taki do niego sentyment i zaraz państwu pokażę. Wrócimy do tej mapy. No teraz proszę zobaczyć, jak to wyglądało. Tu schodząc ulicą od Górnego Rynku, schodząc ulicą Garncarską dzisiaj, tu jeszcze w ogóle nie ma sądu, prawda? Schodzimy i tu jest takie wąskie dosyć gardło. Dosyć wąskie gardło. Ulica biegnąca na Bobrek, czyli oczywiście Bobrecką zwana, dosyć wąskie gardło, które tutaj mówimy o tej skarpie. Tę część należało poszerzyć w momencie, ja wiem, że to jest skok czasowy nieprawdopodobny, ale zaraz sobie skoczymy. Tak to wyglądało w czasach austriackich. To było takie piękne ogrodzenie, bo to też była willa. Nie byle kogo. Kucerów. To była willa Kucerów, ale przed Kucerami mieszkał tu, i zaraz sobie przypomnę, jak sobie, albo nie przypomnę sobie, pewien człowiek, który dostał notabene honorowe obywatelstwo Cieszyna. Eduard. To sobie nie przypomnę, nie szkodzi. Grzesiu, nie pamiętasz, jak on się nazywał? Nie pamiętasz? Nie. Tak, bo to jest człowiek kompletnie zapomniany. Ale Kucerowie kupili od niego te wille i wymienili sobie kraty, także tutaj w kracie tego przedszkola mamy dzisiaj już inne inicjały. W każdym razie ta willa miała takie piękne ogrodzenie. Ta willa była też o tyle ciekawa, że w czasie I wojny została wynajęta szefowi sztabu austriackiego. Jak? Floch, właśnie, Eduard Floch. O, kto dzisiaj w Cieszynie pamięta Eduarda Flocha? A on jest obywatelem honorowym tego miasta. Eduard Floch, bardzo dziękuję. I teraz w tę willę wynajął generał Franz Konrad von Hitzendorf w czasie I wojny. Szef sztabu austriackiego tam sobie mieszkał. Dzisiaj tam jest przedszkole, bo oczywiście ona została po II wojnie znacjonalizowana. No i teraz ta skarpa była za szeroka. Tak to wyglądało jeszcze, proszę zobaczyć, z tym ogrodzeniem, tak? Jeszcze z tym ogrodzeniem i z tym pierwszym w Cieszynie
garażem, tak, z 1906 roku. To już są zdjęcia pana Tadeusza, tak, w drugą stronę idąc. I proszę zobaczyć to ogrodzenie tu biegnące. Ono w 1966 roku się przewróciło, to jest prawda, że się przewróciło. A potem wymyślono, to jest światła na starym skrzyżowaniu, tak zwanym, na starych światłach, tak? Wówczas to były pierwsze światła, jak państwo widzieli w Cieszynie. I trzeba było te skarpy tutaj obciąć, żeby poszerzyć drogę. I to jest taka seria zdjęć pana Tadeusza, która mnie fascynuje, bo to jest niesłychane, co można zrobić z ulicą, prawda? Tu musiały być bardzo stare drzewa, zważywszy te drzewa, które pozostały na tej skarpie do dzisiaj. Tu musiały być drzewa jeszcze spokojnie XIX-wieczne. Także jakąż wartość historyczną ma ta fotografia, prawda? Nie dość, że tu ścinamy tę skarpę, to proszę zobaczyć, tego domu już nie ma. Tak, to był dom przy wjeździe tutaj na ten podjazd do restauracji, tej, która tutaj się znajduje. Jest taka cała seria tych zdjęć. Proszę zobaczyć, co się tutaj działo. Jak bardzo weszliśmy w tę skarpę. Tak, na Katowice drogowskaz. Także wspaniałe zdjęcia to są i rzeczywiście kilka z nich pojawiło się też wtedy w Głosie. No tu jest pobojowisko albo pole walki z korzeniami, prawda? Bo to przecież jest tylko korzeń drzewa. Tego drzewa już nie ma, tu są tylko korzenie. Czyli poszerzanie tej skarpy. No i w końcu w 1969 roku to się zdarzyło, mianowicie ta skarpa była wzmacniana. I dzisiaj mamy to coś, prawda? Co widać, że jest takim sztucznym ścięciem tej skarpy, ale mamy poszerzoną ulicę wspaniale. Nie ma tego ogrodzenia, wprawdzie piękne było to ogrodzenie, ale cóż. I w drugą stronę patrząc, bo wiecie państwo, zazwyczaj pokazujemy zawsze tutaj zdjęcia starego miasta w Cieszynie, prawda? Zamek albo Stare Miasto, albo coś, co jest bardzo znane. Tu są mniej znane zakątki Cieszyna, a niezwykle ciekawe, bo tu jest to połączenie tego czegoś, co właściwie nie wiadomo, może i ma jeszcze proweniencję XVIII-wieczną tej chałupy, plus tutaj ta XIX-wieczna budowla, która widać była, że czekała tutaj na sąsiadki, prawda? Żeby z obu stron pociągnąć dalej ulicę. Bardzo dużo jest w Cieszynie tych niedorobionych właściwie pierzei. A tu już powstało zupełnie coś nowego i to jest taka zbitka różnych okresów historycznych i różnych stylów architektonicznych również. I to osiedle, frapujące osiedle doprawdy, zobaczymy zaraz, jak powstawało. To też są lata 60. Jeszcze jeden widok tego czegoś, czyli tu był sobie taki dom. Był sobie. Z drugiej strony patrząc, lata 60., początek lat 60., kiedy podjęto decyzję o budowie tego osiedla. I ja szczerze powiedziawszy, też przy okazji tego albumu dowiedziałam się, co to jest punktowiec. Wcale tego nie wiedziałam wcześniej, mimo że studiowałam historię sztuki, nie wiedziałam, co to jest punktowiec. Punktowiec, czyli są różne rodzaje wielorodzinnych domów mieszkalnych, wielorodzinnych budynków, wielorodzinnych, czyli byśmy dziś powiedzieli bloków mieszkalnych. I jednym z nich jest punktowiec, gdzie mieszkania się koncentrują wokół generalnie klatki schodowej, czyli tego ciągu komunikacyjnego, który jest w środku, przez co mieszkania, będąc na zewnątrz, mają doświetlenie minimum z dwóch stron. Generalnie jak mamy pierzeje, to mamy ewentualnie z dwóch stron lub w ogóle tylko z jednej strony mamy doświetlenie, prawda? Jeżeli to jest ciąg zabudowy. Natomiast w punktowcu doświetlenie jest minimum z dwóch stron, no to taki luksus. Więc tu powstało kilka tych punktowców w latach 60. właśnie, bo było tutaj wolne miejsce. I to są zdjęcia z budowy tego osiedla, oczywiście przy konwikcie Czelesty, prawda? To też nie byle jakie sąsiedztwo. W takim miejscu powstało to osiedle i nie dość, że było wysoce nowoczesne i te punktowce, czyli bardzo ładnie doświetlone mieszkania, no to jeszcze widok stamtąd, ja tego widoku nigdy nie widziałam, ale ja zobaczyłam go na fotografiach pana Tadeusza. Zobaczyłam widoki z mieszkań w tych blokach. By jeszcze dokończyć dzieła przebudowy tego skrawka, niestety rozbiórce, stety albo niestety, to zależy, uległ ten parkan. Bo tutaj był takowy parkan, proszę spojrzeć. Narzekano, że nie pasuje, że tu takie nowoczesne, wspaniałe budownictwo, a tu taka starość. Także to ogrodzenie zostało rozebrane i dzisiaj oczywiście go już nie ma. Ale jak to można prześledzić, wiecie państwo, każdy detal właściwie w tym mieście. No i teraz patrzymy na Cieszyn z tych bloków.
Ja bym z przyjemnością kiedyś zobaczyła te widoki. No właśnie. W każdym razie proszę spojrzeć, jak wygląda świat z tej perspektywy. Tu patrzymy na stronę północną i tu wiedzą Państwo, co tu jest, a tu są w ogóle pola, prawda? Tu są pola. Wiedzą Państwo, co to jest? Szkoła. Tak jest, to jest szkoła, właśnie, szkoła numer 2, prawda? Czyli jakbyśmy dobrze poszukali, to tu znajdziemy cmentarz żydowski, ale musielibyśmy to powiększyć. No właśnie. Tak, widok w stronę Bobrka. Jak to jest wysoko? A to akurat jest chyba ze szkoły, ale to może i może. A tu jest widok taki niespodziewany dosyć, bo to nie jest taki zupełnie jasny widok. No chyba, że znamy go ze swoich okien, prawda? Bo to jest ulica Kochanowskiego. Tu jest budowla, której już nie ma. Tu jest konwikt Czelesty. Natomiast tu jest dawne cieszyńskie gimnazjum, w którym jeszcze ksiądz Rzecznik wykładał. Przecie, tak? To z 1800 roku, czyli dzisiejsze starostwo. Tutaj starostwo ma swoje biura. To jest dosyć niespodziewany widok, tym bardziej, że już nie ma tej zabudowy. I to jest mocno zmienione. Tu jest ten przebudowany dach, trochę nieładny. I teraz, co pan Tadeusz robił również, oprócz tego, że fotografował i umieszczał swoje fotografie, on sobie pozwalał na bezczelne w najlepszym tego słowa znaczeniu teksty. To jest rok 66 i muszę to Państwu przeczytać, bo to są rzeczy dosyć niezwykłe. A mianowicie jest to numer Głosu Ziemi Cieszyńskiej z 8 stycznia i kawałek tego przeczytam. A powiem Państwu, że to co... Raz, dobrze, przeczytajmy. Martwe budowy. Minęły już święta, Sylwester, Nowy Rok, było kilka dni wypoczynku. Nowy Rok pracy rozpoczął się dnia 3 stycznia, dniem ciepłym, prawie wiosennym, przyświecało słońce. Cieszyn upstrzony jest placami budowlanymi. To też zapragnęliśmy zaprezentować czytelnikom energiczny, dynamiczny wręcz start budowlanych do nowej pięciolatki. Chcieliśmy pokazać inaugurację roku przez tych, którzy z reguły mają poważne kłopoty z terminami. To jest 66 rok, gdzie by się wydawało, że w gazetach będą same peany, jakie to niezwykłe rzeczy dzieją się w Cieszynie i tyle buduje się, bo naprawdę plac budowy, jeden wielki plac budowy. A tu czytamy. Budowa bloku mieszkalnego spółdzielni lokatorskiej Cieszynianka przy ulicy Chrobrego. To zdjęcie, akurat nie pokażę Państwu tego, bo ono jest trochę gorsze, ale lepsze jest w tę stronę. To jest ta sama budowla przy ulicy Chrobrego, czyli naprzeciwko muru więziennego, tak? Efektowna architektoniczna plomba w kompleksie zabudowań ulicy. Zaraz obok mamy to przedszkole, czyli dawną willę Flocha i Kucera. Niestety na budowie ani żywej duszy. Porozrzucane materiały budowlane tu i ówdzie trzaskają pootwierane skrzydła zaprawionych, na szczęście, nie na szczęście, jeszcze nieoszklonych okien. Kto buduje ten blok? Ha, tego się stary człowieku nie dowiesz. Budowę przezornie pozbawiono ustanowionej przepisami tablicy informacyjnej. Dopiero wracający z kiosku z papierosami robotnik wskazał bezwiednie drogę do maleńkiego kantorku. To siedziba kierownictwa budowy. Było też tu kilku robotników, a zegar wskazywał godzinę 9:40. Takie fantastyczne artykuły. Tam też dowiedzieliśmy się, że wykonawcą bloku mieszkalnego jest od czerwca ubiegłego roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Bielsku Białej. Ci, którzy mają przyjemność podróżować autobusami i zmuszeni są wsiadać i wysiadać w Cieszynie, bacznie śledzą postęp robót, od którego uwarunkowane jest terminowe, a gdyby tak przedterminowe, ha, to byłaby frajda. Przekazanie do użytku dworca autobusowego w Cieszynie. Przykro nam bardzo, ale zmuszeni jesteśmy ich rozczarować. Przynajmniej za ubiegły poniedziałek, oto co zarejestrowała kamera fotograficzna na placu budowy o godzinie 10:20, na placu budowy dworca autobusowego. Dla informacji podajemy, że prace budowlane prowadzi to samo Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego. I tu jest jedna dobra wiadomość i ostatnia wizyta na placu budowy, w myśl starego powiedzenia, do trzech razy sztuka, a tak, i teraz to będzie to, to jest ta fotografia, do trzech razy sztuka.
Udało się. Nie zastaliśmy martwej budowy. A może tylko dlatego, że blok mieszkalny dla pracowników cieszyńskiej fabryki narzędzi wznosi własna ekipa budowlana. Własna ekipa budowlana zakładu, samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego. Pańskie oko konia tuczy, mówi stare, mądre przysłowie. Naszą wędrówkę po placach budowy zakończyliśmy o godzinie 10:30. Poprzestaliśmy na trzech przykładach, z których ostatni był pozytywny. Nie szukaliśmy więcej, może dlatego, by nie wywoływać wilka z lasu. Zaobserwował i sfotografował Tadeusz Kopoczek. Także wydawałoby się, że wiecie Państwo, w tamtych latach będą same niezwykłe wiadomości, a to były bardzo krytyczne artykuły i to jest tylko jeden z nich, ponieważ ich jest trochę więcej, czyli pan Tadeusz niektórym chyba za skórę zaszedł, prawda? Bardzo w taki reporterski sposób donosząc, co to się dzieje, ale rzeczywiście to był przeogromny plac budowy. To Państwo zgadną, gdzie jest? To trudna trochę zagadka jest, bo tu nie ma żadnych podpowiedzi oprócz tego dachu. To jest, o teraz, i teraz będzie podpowiedź. Drugie zdjęcie jest już podpowiedzią. Proszę zobaczyć tutaj. Tu byśmy dziś dojechali do Bobrówki, prawda? Tu jest Dół Bobrecka, tak. A to jest ulica Korfantego dzisiejsza. Czyli ówczesna Dzierżyńskiego, czyli to jest kolejna plomba budowana wtedy. Bo wbrew pozorom, to co jest ciekawe, to to, że oczywiście powstawały te wielkie osiedla na pustych polach, prawda? Czy tam na Liburni, czy na Winogradzie, czy też na Banotówce i Cieślarówce. Natomiast to są plomby. To plomby są o wiele ciekawsze, ponieważ one wchodzą w tą starą architekturę i teraz, czy to się udało, czy nie? Fantastycznie właściwie to wygląda, bo nie rzuca się w oczy i może tak nas nie razi, absolutnie nie razi, chociaż ostatnią najlepszą plombę pokażę Państwu za moment. Czyli tu już mamy tę plombę i cały czas pozostanie w latach 60. W 65 roku pojawiła się ta pierwsza informacja, że musi być porządny dworzec autobusowy zbudowany. Najpierw przy ulicy Dworkowej powstał ten dworzec taki tymczasowy, a od 56 roku budowano, 56, tak, budowano, przepraszam, 66, to są lata 60. Od 66 ulica Dzierżyńskiego, nie ma już tej struktury, ponieważ tu biegnie wiadukt, zaczęto budować nowy dworzec autobusowy i mamy go tak obfotografowany, każdy właściwie etap budowy, każdy etap budowy i tak patrząc na moment, to tu są takowe kawałki. Ludzie? Czy ludzie są? A tak, ludzie są. Właśnie tu było na początku ta budowa, nie ta budowa była spóźniona bodajże o 1,5 roku albo do 2 lat była spóźniona wedle terminu, niestety. Niestety była spóźniona, tak. Tu proszę zobaczyć ulica Kolejowa, tak, dzisiejsza ulica Kolejowa. To osiedle, które już wówczas istniało i ta super nowoczesna budowla, super nowoczesna bryła. Nie, tu też była mowa o tym, że tak, że materiałów nikt nie pilnuje, ale jakoś nikt nie kradł wtedy widocznie, nie wiem. W każdym razie w 67 bodajże, albo 8, na początku 8 roku było to uroczyste otwarcie. Tak, a tu jeszcze budowa placu. Tu się dzieje. Tu się dzieje bardzo dużo, tak, i tu gorąco bardzo jest. Także o, i tu już jest plac manewrowy budowany, także no to już są zdjęcia też historyczne, prawda, mimo że wówczas to była taka ważna inwestycja. To też była swego czasu zagadka, bo ja te zdjęcia bardzo często publikuję na naszej stronie facebookowej, która nazywa się Ze Zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego i pewnie Państwo się zorientują, co to jest. Na pewno Państwo wiedzą, niektórzy już, tak, tak. Wiemy, że to jest ta super nowoczesna restauracja, która powstała. Strzecha się nazywała, właśnie, właśnie. Chociaż podobno potocznie mówiono o niej... Akwarium. Akwarium, właśnie, akwarium. Ale to była piękna struktura i powiem Państwu, że niektórzy byli oburzeni, jak się zorientowali, jak ona wyglądała, nie znając pierwotnej tej bryły pierwotnej, bo to jest przepiękna architektura. Bardzo ciekawa, no a ten neon to już absolutnie fantastyczny. I tu się zdarzyła ta historia wspaniała, mianowicie przy budowie tej restauracji, gdzie bardzo szybko ta budowa postępowała, ponieważ były elementy prefabrykowane, ale przy budowie nie ścięto pewnej starej lipy, która tutaj rosła, co jest rzeczą niebywałą, bo myśmy mogli się dzisiaj trochę uczyć od takich sytuacji. Tu jest ta lipa. Tu jest ta lipa, proszę zobaczyć, tu biegnie jej pień i ona
nie tylko pozostała na miejscu, ale proszę zobaczyć, ponieważ ona wchodziła w plan tej budowli, to proszę zobaczyć, co się stało. Ona na tyle zaingerowała w te restauracje, tak, że nawet dach był wycięty specjalnie dla tego drzewa. Ten rysunek jest niestety już wykonany w momencie, kiedy drzewo zostało ścięte. Czyli zamysł był wspaniały, drzewo zostaje, będzie wkomponowane w tę bryłę. Niestety pan Leopold Hirnik bardzo potem narzekał, że pan architekt, że drzewo zostało ścięte. Ale wiecie państwo dlaczego? Ponieważ mniej więcej tak 2-3 lata po budowie tej restauracji okazało się, że ten beton wylany naokoło odciął wodę. Odciął wodę, czyli zamysł był dobry, ale ten beton naokoło spowodował, że drzewo niestety uschło. I potem Liga Ochrony Przyrody tłumaczyła się, że była wizytacja, było badanie tego drzewa i okazało się, że drzewo jest martwe. Także zostało ścięte nie w ramach niemądrych działań, ale z konieczności. Także było tłumaczenie się również w prasie. A tak wyglądała strzecha w środku. No, czy byśmy nie chcieli dzisiaj wejść do takiej restauracji? Piękne wnętrze. Myślę, że to była lipa jednak w tym projekcie. Dlaczego? Dlaczego lipa nie, że to drzewo? Nie. To tak pan. Mówię, że to była lipa. Pan tak żartuje sobie. Dobrze, pan tak żartuje. Pan tak żartuje. To, co możemy znaleźć u pana Tadeusza, to są te duże grupy zdjęć związane z jakimiś uroczystościami, które oczywiście były wykonywane po to, żeby potem w głosie się znalazło jedno lub dwa zdjęcia, tak? Ale na przykład z tego pochodu pierwszomajowego pokażę państwu wszystkie zdjęcia, jakie są, po to, żeby pokazać, ile można było zrobić zdjęć na jednej uroczystości, to ten przemarsz trwał, no nie wiem, pewnie z pół godziny, może mniej, tak? A ileż jest zdjęć? I tu już można twarze rozpoznać bardzo szczegółowo. Nie wiem, jak to z tym RODO dzisiaj. Teraz pytanie, czy państwo poznają, gdzie jesteśmy? To jest Korfantego, właśnie, tak. Tak jest, właśnie. Właśnie Rogo Rapid. I tutaj jest rzeczywiście tabliczka i na tej tabliczce jest nazwa Rogo Rapid, tak. Cieszyńskie zakłady sprzętu galanteryjnego to się nazywało, wyrobów galanteryjnych, przepraszam. Cieszyńskie zakłady wyrobów galanteryjnych, tak jak pani mówi dokładnie, potem Zampol. Tak, czyli ówczesna ulica Dzierżyńskiego, dzisiaj ulica Korfantego, ale wcześniej oczywiście jeszcze kilka innych nazw. I dosyć nietypowo w roku 1964 tutaj ustawiono główną trybunę na uroczystości pierwszomajowe. W związku z tym cały pochód szedł ulicą Korfantego, ponieważ zawsze ten pochód jest na rynku, to chcę państwu pokazać, jak wyglądał pochód idący ulicą Korfantego. I proszę zobaczyć teraz, i teraz po kolei będą wszyscy. A tutaj stał sobie kiosk swoją drogą. I tu można naprawdę wszystkich tak po twarzach obejrzeć, tak? Sobie te zdjęcia bardziej lub mniej przybliżając. Wiecie państwo, że to pół miasta musiało być na tych pochodach. Jeszcze tylko powiem, że w tej kamienicy, to tak swoją drogą dla mnie ważną rzeczą jest, że w tej kamienicy mieszkał długoletni dyrektor naszego drogiego muzeum. A mianowicie Wiktor Karger. Mieszkał tutaj na piętrze. Przez cały okres międzywojenny i całą drugą wojnę. Ale patrzymy dalej na ten pochód. No tak, stroje krakowskie. Tych strojów krakowskich jest więcej niż cieszyńskich wtedy jeszcze, prawda? Oczywiście młodzież. Proszę spojrzeć tutaj na bloki. Tak, tu można było sobie swobodnie stać na tej skarpie. Można było sobie stać. I ile ludzi jeszcze patrzy na ten pochód. I po kolei idą zakłady, oczywiście idą szkoły, idą różne stowarzyszenia. I to jest z jednego pochodu jest jakieś 35 zdjęć. Tak, tu jest Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża. Tu jacyś bardzo ważni ludzie, bardzo ważni i mniej ważni. I zdjęcia te mają nieprawdopodobny urok. I oczywiście, że niektórzy tu poznają swoich znajomych. Tak, rośliśmy z Polską Ludową, własnymi rękami zbudujemy jej przyszłość. Tak.
Ale to są wspaniałe zdjęcia, naprawdę. Znaczy, nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich tych osób. Może należałoby rzeczywiście upublicznić te zdjęcia na tyle, żeby... Być może tak będzie. To jest taki projekt być może, bo my mamy większość zdjęć w internecie. Niestety nasza strona, jak Państwo wiedzą, została zaatakowana i mamy trochę problem, ale jak już będzie odbudowana, to być może potem takie coś uczynimy, bo te zdjęcia można było, przynajmniej te pierwsze niecałe 2,5 tysiąca, można było już obejrzeć u nas na naszej stronie. I może należałoby taką funkcję uaktywnić, żeby Państwo wpisywali nazwiska osób, które Państwo rozpoznają, prawda? No może by było warto rzeczy samej. Tak, dwie orkiestry po obu stronach drogi i jeszcze więcej tutaj harcerze i zuchy również. Gdzie była trybuna? Niżej, właśnie niżej, przed tym rogu rapidem, tak, niżej. Ale ja jej tutaj na zdjęciu nie mam, prawdą jest. Tak, tak, idą w dół. I ona właśnie była przed tym rogu rapidem. I tam nie mam trybuny, mam sam pochód. Ale to dzisiaj bardzo podobne hasła dzisiaj mamy, prawda? Tylko będzie hańba XXI wieku, tak. A i tu proszę zobaczyć, to jest bardzo podobny parkan do tego, który był tam wyżej swoją drogą. Tak. Czyli i to jest jeden z pochodów. Wiecie Państwo, mamy wszystkie pochody na fotografiach. Każdoroczny pochód. Każdoroczny. Wspaniałe. To są skarby. Nie wiem, czy można w ogóle ocenić wartość tych skarbów dla nas. To, co pan Tadeusz również robił, to mając bardzo szerokie kontakty, pozyskiwał zdjęcia archiwalne, które przynosiły osoby prywatne do redakcji Głosu. Tam te zdjęcia były reprodukowane i ukazywały się w tej rubryce z naszego archiwum. I to też jest kolejny skarb, bo u pana Tadeusza w archiwum część tych fotografii jest. Tyle, że oczywiście to są w tym momencie odbitki i nie mamy do nich prawa, to prawda, ale możemy spokojnie oglądać, to są zdjęcia, a to jest wycięte dokładnie z Głosu. I co tu mamy? Tuż przed wybuchem II wojny, lewostronny odcinek ulicy Regera od szerokiej Doli Manowskiego utrwalony został przez przypadek na dwóch zdjęciach fotograficznych. Posiadają one dziś cenną wartość poznawczą, bowiem na przełomie lat 50. i 60., a więc to stosunkowo nie tak dawno, ten zakątek naszego miasta uległ radykalnym zmianom. A my się cofniemy jeszcze wcześniej. W miejscu maleńkich chat i różnego rodzaju bud wyrósł okazały dom handlowo-mieszkalny cieszyńskiego konsumu robotniczego. Rzecz niebywała, ale cofniemy się jeszcze dalej. To proszę zapamiętać, tu jest hotel pod Jeleniem, prawda? Nie ma tego domu. Tutaj stoi dzisiaj konsum robotniczy, ten duży blok, ta plomba. Tu jest nasz park. My jesteśmy tutaj mniej więcej, w tej pierzei. Tu jest hotel pod Jeleniem. A tu jest wylot do ulicy Limanowskiego. I teraz cofnę się z Państwem, bo teraz mogę sobie taką ścieżkę przeprowadzić. Taką ścieżkę do przełomu lat 70. i 80. XIX wieku. I to jest zdjęcie Cieszyna z... Oczywiście z wieży Kościoła Jezusowego. I co my tu widzimy? Ano, wycięłam taki fragment. Tu jest nasze muzeum. Tak. My jesteśmy tu w tych oknach. O, tutaj mamy te okna, prawda? Te okna trzy są tutaj, Pałacu Lariszowskiego. To teraz proszę zobaczyć, tu idziemy. I co my tu mamy? Pan Tadeusz na zdjęciu miał to, na tym archiwalnym zdjęciu, ten dom. Natomiast ten dom jest zupełnie nieznany, ponieważ został rozebrany jeszcze przed pierwszą wojną. Jeszcze przed pierwszą wojną. I my nie wiemy o tym, że tutaj kiedyś nie było ulicy w ogóle. W ogóle nie było żadnego przejścia tutaj z ulicy dzisiejszej Regera do ulicy Limanowskiego, czyli dawnej Strażackiej. Ta ulica Konwiktowa, ona szła mniej więcej tutaj i pod kątem prostym łamała się w lewą stronę. Nie było tu żadnego przejścia. Ten dom należał notabene do rodziny żydowskiej, do rodziny niejakiego Ozajasza Szmelca i został przed pierwszą wojną rozebrany, ale na tym zdjęciu fantastycznie go widać. I to jest pierwotna zabudowa, czyli nie było tej ulicy. Widać to również na planie. Proszę spojrzeć, tu jest nasz pałac, Pałac Lariszowski, tu jest dzisiejszy Park Pokoju, tak? Rynek. Z rynku dzisiejsza ulica Regera, czyli Konwiktowa. Idziemy i natrafiamy na dom Ozajasza Szmelca. Tutaj nie ma przejścia. Tu
bardzo dużo się podziało, bo ta ulica biegła dokładnie tutaj w tę stronę, czyli ten dom przed pierwszą wojną rozebrany, ale tego też już nie ma. Jak możemy to prześledzić? O, tu jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz. Tu z kolei w tą, idąc od rynku w tę stronę, widzimy, że nie ma przejścia, że tutaj dawny hotel pod Złotym Wołem ma dwa dziedzińce. Ale to, co się zdało z tą Pierzeją, to rzeczywiście jest duża zmiana. Był taki potężny mur okalający te dawne ogrody lariszowskie, czy ogrody właściwie Demlów już tak naprawdę. I tam z tyłu też zachowała się archiwalna fotografia. Były takie podwórka. To są te podwórka. To są podwórka tych domów w tle. Proszę zobaczyć, tu mamy tę, tu widzimy, że jest ta kamienica na rogu, prawda, Górnego Rynku. Górnego Rynku i Limanowskiego, czyli tych podwórek już nie ma. I co się zadziało? Uwaga, teraz będzie fantastyczne zdjęcie. Na razie jeszcze nie ma pana Tadeusza, bo to są zdjęcia z naszych zbiorów, przepraszam. Czyli dom Izajasza, nie, Ozjasza, przepraszam, Ozjasza Szmelca znika. Mur dalej okala te ogrody. Tak to wygląda, ale jest ta budowla, którą mamy na tym zdjęciu, prawda, w głosie. Ten dom. Ten dom i za nim hotel pod Brunatnym Jeleniem, jego tylna elewacja. I teraz pokażę Państwu to fantastyczne zdjęcie. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze mamy, tu już mamy powoli plac budowy, lata 30. To coś, co się znajdowało przy wlocie do ulicy Strażackiej, to jest zakład pogrzebowy, ha, tak jest, miejski zakład komunalny, no i ta fantastyczna dziura. I tak budowano, tam tak konsum robotniczy budował swoją pokazową budowlę, bo to było bardzo ważne, to co tu powstało dla tej jednej z najstarszych spółdzielni notabene. Także mamy już te kamienice z początku XX wieku i ta piękna dziura. I tu jak ktoś zobaczył na powiększeniu, widać, że tu jest dziecko. To dziecko trzyma butelkę w ręce. Ja nie wiem, jak ono tam zeszło. I chyba ci dorośli się patrzą, ale naprawdę tu jest dziecko. To jest rzecz nieprawdopodobna, bo tutaj nie ma akurat... Muszą mi Państwo uwierzyć, bo nie mam powiększenia tego, ale tam jest dziecko z butelką. Znaczy dziecko takie, powiedzmy, przepraszam, 9-10-letnie mniej więcej, taki chłopak. Tak, czyli taka dziura. I teraz na tej dziurze... Na tej dziurze, tak, no pod fundamenty, owszem, czyli tam są piękne, muszą być piwnice dosyć głębokie, tak? Aha, tak? Aha, to taki dziura, no dobrze. No to mamy powszechną spółdzielnię spożywców Konsum Robotniczy, która buduje swój fantastyczna inwestycja. Na dole oczywiście te sklepy, dwa sklepy samoobsługowe, a u góry mieszkania. I ta plomba się wspaniale, myślę, wpasowała w tę tkankę, w takim otoczeniu będąc, w takim otoczeniu, że już lepiej być chyba nie mogło. Długo nie była otynkowana, ale były tutaj te dwa sklepy samoobsługowe, tak, oraz ten sklep, wiecie Państwo, za winklem, ten sklep z tym szkłem i z tymi garnkami, one tam się znajdują od tego 67 roku, te sklepy, prawda? I PSS z Połem cały czas dzierży ten budynek. Także fantastycznie ta spółdzielnia, należy ją wspierać. Tak, tak to wyglądało po otynkowaniu, tak, jej logo, także powszechna spółdzielnia spożywców jak najbardziej. Fantastycznie się ta plomba tu wpasowała. Także możemy prześledzić ten kawałek już właściwie od tych lat 70. XIX wieku, co jest wspaniałe. Tak, no tu miała być taka zagadka mała, ale to jest bardzo trudna zagadka, to jest za trudna zagadka chyba. Gdzie jesteśmy? Bo tu też są wielkie prace budowlane, które poniekąd wiążą się z tym, co niedawno się zadziało. O, tu lepiej widać. Tak, to jest ta koło przykopy, owszem, bo to jest ten moment, proszę sobie wyobrazić, kiedy ta część, może tak przejdę, ta część tego muru zaczęła pękać i ponieważ ta przykopa, ulica Przykopa biegła tutaj pod murem, tutaj nic nie było, jak się cofniemy, tu jeszcze nie ma w ogóle ulicy, prawda, tutaj nie było ulicy, ulica biegła wzdłuż muru, który zaczął pękać i wymyślono szybko, że będzie trzeba przedłużyć,
przykopę i wyprowadzić ją na Tolzę. A ponieważ tędy biegła młynówka, dlatego żartuję sobie z tym, co się teraz podziało, ponieważ tam, gdzie ten budynek celny, prawda, został rozebrany, to się okazało, że pod nim jest kanał młynówki. To tu widzimy budowę kanału młynówki, ale na wcześniejszym jego etapie. Czyli tu jest, tu biegnie nam pod ulicą młynówka. Tam był budowany most, oni tak to nazywali. Że był budowany most nad młynówką po to, żeby przeprowadzić tędy przedłużenie przykopy i żeby zaczęła się tutaj Aleja Jana Łyska. Także tu mamy budowany most, owszem, a tu już mamy tą nową ulicę. Także to jest bardzo, to jest lata, są lata 60., cały czas jest w latach 60., czyli nie było tego przedłużenia, nie było tu w ogóle ulicy. To jest nowa ulica. Nowa ulica wtedy wybudowana, wytyczona i utwardzona, tak, i Aleja Jana Łyska. No i przy Alei Jana Łyska znajduje się znajdowała się wtedy ta budowla, która dzisiaj już pięknie wygląda. Poznają Państwo, prawda, to coś tak... Tak jest, tak jest, tak to... Aha, ups. Takoż. Czyli skończyłam. To teraz jeszcze zrobię takie coś. Jak jest teraz godzina? Może jeszcze zrobię takie coś. Może zrobię. Mianowicie ja mam tutaj... Mają Państwo jakieś pytania do tego? To Państwu zrobię teraz, zrobię Państwu zagadki. Pokażę Państwu zagadki, bo to są takie zdjęcia, które... Są takie zdjęcia, które oczywiście niektórzy bardzo szybko je rozpoznają, ale mam takie coś jak zagadki. Przepraszam, Krystian, sorry. Mhm. Mianowicie będą w tym folderze zagadki i to jeszcze powiem, że oczywiście ukazał się teraz drugi tom ze zdjęciami pana Kopoczka i pani Henryki Tomaszczyk dołożonymi również. Także jak jeszcze dołożymy do tego pana Pawła Czuprynę, to będziemy mieli już kompleksowy widok Cieszyna. Tak, ja mam takie coś jak zagadki właśnie, tak. To będzie. Niektóre z nich są oczywiście, pewnie Państwo od razu zgadną, prawda? Od razu, ale... To jest matematyka. Tak, tak, to będzie łatwe. Czyli to jest beczka. Pamiętają Państwo tę beczkę? Tu podobno były takie posiedzenia, tak? Były stoliczki i można było sobie spokojnie piwo pić. Ale wiedzą Państwo, co tu było wcześniej? Wiedzą Państwo, co tu było wcześniej? Proszę, właśnie, cmentarz. Tu był cmentarz, ponieważ oczywiście przy każdym kościele prawie zawsze był cmentarz, przy tych starszych kościołach. To jeszcze był teren klasztoru sióstr Elżbietanek. My znamy te zdjęcia, jak siostry Elżbietanki mają te kaplice przy rynku, prawda? Tam, gdzie dzisiaj jest poczta. Więc jeżeli one zaczynał się kompleks klasztorny przy rynku kaplicą, to idąc dalej wzdłuż ulicy Matejki dzisiejszej, a wówczas ulicy Zakonnic, bo ona się nazywała Nonnengasse, to dochodziliśmy wzdłuż muru przez cały ich szpital dla kobiet, dochodziliśmy do cmentarza i tam na tyłach był cmentarz. To rzeczywiście jest teren dawnego cmentarza. Te groby były ekshumowane i one są przeniesione na cmentarz komunalny. Czy wszystkie tego nie wiem, ale rzeczywiście to był teren cmentarza. I to jest coś, co niektórych, którzy przyjeżdżają do Cieszyna, nie wiem, cieszyniaków nie za bardzo, ale niektórzy spoza Cieszyna dziwią się bardzo, jak to jest możliwe, że w Cieszynie jest tyle zlikwidowanych cmentarzy, niekoniecznie z ekshumowanymi grobami, prawda? Bo mamy takie pola, właściwie cztery, licząc również ten, mamy takie cztery pola, a właściwie pięć, bo i nawet ten plac Świętego Krzyża jest dawnym cmentarzem też, prawda? Przy Marii Magdalenie. Już nie mówię o właśnie Kościele Ewangelickim, Kościele Świętej Trójcy i Kościele Świętego Jerzego. To są wszystko cmentarze. Także tu też był kiedyś cmentarz. Fantastyczna ta beczka. Tu jest, jak Państwo widzieli ten album, to Państwo wiedzą, gdzie to było. Wiedzą Państwo, gdzie to jest? Bo to jest rzecz wielce trudna. Mianowicie ta ulica powstała na moment, ale już jej potem nie było. Ona powstała, jak się nazywa, Tuwima. Między Tuwima a ulicą... Jak się nazywa równoległa do Tuwima? Tuwima jest tam za Szymanowskiego. Tam, gdzie powstawały te domki takie w okresie międzywojennym, to osiedle wojewódzkie domów jednorodzinnych. Tuwima jest do góry. Wiecie Państwo, gdzie jest hotel Gambit? To za tym hotelem, tak, to ten hotel Gambit, jakbyśmy szli od ulicy Haszlarskiej. Centrum, trzeba ulicę.
dokładnie. Bułcewicza. Jak się nazywa ta ulica? Właśnie zapomniałam. Równoległa do Haszlaskiej. To miało być połączenie między ulic, bo te domy to są te właśnie z okresu międzywojennego. Słoneczna, może Słoneczna. Między Słoneczną a Haszlaską. Piękna. To jest ulica Piękna. O, dziękuję bardzo, to jest podpowiedź. To jest ulica Piękna. Czyli miało być połączenie między ulicą Piękną a ulicą Haszlaską i tam między domami jest taki trawnik. Rzeczywiście jest trawnik. Ta ulica nigdy nie powstała. Tu był budowany skwer dla dzieci. Miał być plac zabaw w czynie społecznym budowany i ta przewiązka właśnie między ulicą Piękną a Słoneczną a Haszlaską miała się nazywać Władysława Orkana, po czym zmieniono koncepcję i ulica Orkana przeszła zupełnie na drugą stronę Cieszyna. Wiedzą Państwo, że ona jest teraz od ulicy Sikorskiego. Jest bocznica, boczna ulica od ulicy Sikorskiego. Już na tej skarpie idącej w dół jest ulicą Orkana. Także to jest bardzo mylące, bo ta ulica nigdy nie powstała. A tutaj... Gdzie jesteśmy tutaj? To jest taka piękna, modernistyczna budowla. Tak, ubezpieczalnia, właśnie. I to jest ten blok, prawda? Ten blok przy ulicy Cięciały budowany, a tu jest ulica Bielska. I tu na przykład widać piękne, no bardzo ciekawe XIX-wieczne bryły, które prosiły się aż o przedłużenie tej pierzei, prawda? Dlatego nie ma okien, bo pewnie Państwo wiedzą, ja teraz powiem pewnie rzecz absurdalną, ale dlatego, że są takie zostawione ściany, to po to tylko, żeby przyłożyć następne kamienice, prawda? Nie dlatego, że ci ludzie nie chcieli mieć tutaj okien, bo teraz spokojnie mogliby sobie okna tutaj wybić właściwie. To idźmy dalej. Tak, gdzie jesteśmy tutaj? O, jakie eleganckie taczki jeszcze. Prawda? Tak, taczki eleganckie, no tak. Wiecie Państwo, gdzie jesteśmy? To jest bardzo trudno poznać, ale to jest ulica tak zwana, jak ona powstawała, to nazywała się Nowa Stawowa. Nowa Stawowa. Czyli Stawowa generalnie biegła tak do tego ładnego gospodarstwa państwa Kajzarów, gdzie jest taka ładna, taka bardzo ładna bryła tego budynku, tam gdzie jest gospodał Gazdy. O, biegła do Gazdy. I na tym się ulica Stawowa kończyła. Dalej były pola. Dalej były pola pana notabene Morica Pressera. Czyli tu mamy Nową Stawową i ona tutaj się będzie łączyła z ulicą Bielską. Z ulicą Bielską, czyli to dzisiaj tu stoi fach, a tu stoi elektrometal, prawda? Także tu jeszcze są pola. Jesteśmy na Bobrku i jesteśmy jakby za tą gospodą u Gazdy. I do góry biegnie ulica Stawowa. Budowana w szczerym polu prawie, no pewnie Moritz Presser miał tam jakieś drogi. A tu też jest pusto, tu też jeszcze jest pusto. Poznają Państwo to? Stacja obsługi samochodów. Autoserwis to się nazywało. Autoserwis. Bardzo ładna budowla. Wiedzą Państwo, gdzie to jest? To jest za stacją benzynową, tak? Za stacją przy ulicy Moniuszki. Nie Moniuszki, jak się ulica nazywa, która odchodzi od Katowickiej? Filasiewicza. Ta stacja nadal istnieje. Ona już teraz nie ma takich przeszkleń, bo to jest samo szkło tutaj. Samo szkło było. Autoserwis za stacją, tak, Filasiewicza. Teraz ja jestem słaba. Tak, a to i to bardzo niedaleko. Tak. Czyli to było budowane jako internat szkół zawodowych dla Frysztackiej, prawda? Szkoły zawodowe dla Frysztackiej, internat. Czyli to coś, co jest między Filasiewicza, mniej 5 przez 10, a ulicą Moniuszki do góry, tak? Tak. Potem tam, gdzie było kolegium językowe, to było, tak, była taka wielka budowla, tak. A to jest rzeczywiście bardzo mylące. Bardzo mylące, tak. Ale proszę zobaczyć, księgarnia Piastowska. Czyli to co pan Jan Borowski miał na wystawie o Głębokiej, że tu najpierw był Kotula, potem Sztuks, a w końcu księgarnia Piastowska, która potem się przeniosła tam, gdzie najpierw była, tam gdzie była Wenecja i Filipinka, prawda? A potem dopiero na drugą stronę. Ale tu zaczynała księgarnia Piastowska, tak. No i tu też jest teren dawnego cmentarza, notabene. A to są zdjęcia niesłychane, że mamy takowe zdjęcia. To też jest bardzo ważne, bo ta wielka przebudowa, to Państwo poznają oczywiście.
prawda? Tak. Ale proszę zobaczyć, jakie tu się rzeczy podziały. To wszystko zniknęło. Ta stara zabudowa zniknęła na rzecz tej nowoczesnej bryły. Takoż, aha. Tak, jeszcze tam. Fiu. Dobra, to było bardzo łatwe. A to jest łatwo trudne. Na rogu. Państwo to wszystko pamiętają, no? Tak. Tak, ale wiecie Państwo, że dla młodych ludzi w ogóle nie istnieją takie zakątki, prawda? Tak. Ulica Wyższa Brama i ulica Bielska. Skrzyżowanie, gdzie okazało się, że jak tiry zaczęły jeździć przez granicę już na serio, to się okazało, że one tu mają problem z wykręceniem i trzeba pozbyć się tego budynku, żeby można było swobodnie skręcać, żeby był większy łuk, ale wiecie Państwo, tu jest jeszcze napis. No, muszą mi Państwo uwierzyć. Napis taki trochę słabszy, ale pod słońcem. Napis jest pod słońcem, ale po niemieckim języku to było jednak złote słońce. Gospoda pod złotym słońcem to było jeden z, notabene z tych punktów, gdzie musieli Żydzi się udawać przed transportem do obozów koncentracyjnych. To była jeden z tych punktów zbornych. Gospoda u Windholca. Pod złotym słońcem, tak. To fantastycznie, że nam to i mamy też z kilku stron ją sfotografowaną. Jeszcze jedna gospoda. Tak, tu niektórzy. I tu jakkolwiek bardzo często w głosie są te komentarze, że tę starość już byśmy chętnie uprzątnęli, czyli tej starości byśmy się pozbyli, to akurat pod Modrą Gwiazdą, przy wypadku tej gospody jest informacja, że wymagałaby prac konserwatorskich, bo już jest w złym stanie, ale nikt nie mówił o rozbiórce tej budowli. Także może to aj szkoda. Tak. Tu jest jeszcze jedna zagadka. Ta zagadka też była na Facebooku, więc może Państwo to znają. Tu trzeba się rozejrzeć po bokach, bo te boki nam powiedzą, gdzie jesteśmy. To nie jest brama. Proszę zobaczyć, tu jakieś są ciosy kamienne, a tu jest gładka elewacja, także to nie jest brama. To są dwie różne budowle, a takie dosyć wąskie gardło. Ono na tym zdjęciu jeszcze węższe się wydaje. Ale kojarzą Państwo gdzieś takie boniowane ciosy? Który budynek w Cieszynie ma takie boniowanie na elewacji? Bo to niewiele ma takie kamienie. Tak jest, to Zasłuchowski, tak jest. I to jest ten blok polifarbu budowany. Tak, tu już wyszliśmy, czyli tu wjeżdżamy na plac. Na plac Słowackiego przed Osuchowskim, czyli to jest ściana Osuchowskiego, to jest ściana dawnej willi właśnie notariusza Kotasa, Jana Kotasa, którą notabene widać na tym starym zdjęciu XIX-wiecznym. Tak, czyli to jest ten budowany, to jest kolejna plomba. Dosyć dużo tych plomb w sumie w Cieszynie powstało, a wiecie Państwo, a to nie dlatego przecież, że nam druga wojna zniszczyła tę tkankę miejską, prawda? Tylko dlatego, że były jeszcze w mieście takowe miejsca puste, albo może nie inaczej, miały niską zabudowę i trzeba było ją zmienić, tak? Bo my przecież nie mamy żadnych zniszczeń z czasu drugiej wojny, prawda? A mamy te plomby i wydawałoby się pewnie ktoś przyjezdny, jak zobaczy taką plombę, to pomyśli, że... Moment, to pomyśli, że coś nam się tutaj stało. Nam się nic przecież w czasie drugiej wojny nie stało. Tak, i tu mieliśmy taką ścianę, tak? Że do tej ściany dołączono ten blok. A to gdzie jest? A tu już żeśmy byli. Tak właśnie, na Chrobrego, tak. To jest to coś, gdzie nikogo nie było na budowie, tak? A to było wspaniałe. Zrobiono po tych austriackich czasach właściwie, zrobiono porządek w magazynach. I wyniesiono wszystkie możliwe dekoracje, jakie były używane i to wszystko wyrzucono. Znaczy nie mówię, że to było, może to i nie było potrzebne już, ale ilość tego była niezwykła. Tak. A tutaj? Tu jeszcze jedna plomba, bo te plomby właściwie są ciekawsze niż te osiedla budowane. Jak też wbić się w sam środek miasta? Wiedzą Państwo, gdzie to jest? Ja. Tak jest. Czyli Plac Wolności.
Tak, to były budynki partyjne, notabene wówczas. Plac Wolności. Tu jest Plac Wolności, tutaj proszę zobaczyć to koło. Widzą Państwo to koło? I czemu tu jest koło? Czemu tu jest koło? Czemu tu jest koło? To jest taki symbol historii. Ja wiem, że Grzesiu wie bardzo dobrze, czemu jest koło, bo takie ładne, piękne zdjęcie zamieścił w internecie. Bo tutaj stał ten pomnik Schuberta. Jak Państwo będą schodzić po schodach, to proszę zobaczyć, przed wejściem do sekretariatu stoi w tej wielkości marmur kararyjski, ale jest po piersie Franza Schuberta, które tutaj stało na takim dosyć wysokim postumencie. Tutaj stał sobie Schubert. I poniekąd ten pomnik ofiar faszyzmu, który stoi obok, on stoi jednak obok, ale z niewiadomych względów dla mnie tak naprawdę cały czas to koło trwa. Koło zostało, pomnika już nie ma, ale jak tam się dzisiaj przejdziemy, tam dalej jest to koło. Także można by Schuberta z powrotem właściwie. Tak, a to, no to ciekawe, czy to Państwo zgadną. To była taka akcja, którą Pan Tadeusz zapoczątkował w Głosie, mianowicie swoim ostrym dziennikarskim, reporterskim okiem chodził po podwórkach cieszyńskich, je fotografując i pokazując, ile miejsca się w Cieszynie marnuje i że na podwórkach powinny być zieleńce, powinna być strefa relaksu, byśmy dziś powiedzieli. Także to była wielka akcja i w każdym numerze było jedno podwórko i potem trzeba było szybko sprzątać. A to bardzo, bardzo ciekawa była akcja właśnie, żeby zazieleniać te tyły kamienic. Czyli gdzie jesteśmy? To trudne jest bardzo. Czy to jest... Nie, to nie jest Kochanowskiego, nie. Bo teraz nie wiem, od której strony myśleć, nie? Ale nie, to nie jest Kochanowskiego. Tego oczywiście już nie ma, bo to jest rozebrane. W tej akcji zostało rozebrane, ale tu dzisiaj trochę to nie wygląda tak dobrze, jakby pan Tadeusz może chciał. To... Jakieś jeszcze pomysły mają Państwo? To jest tył Domu Narodowego. To jest tył Domu Narodowego, tam gdzie są te garaże, niestety. Tam miało powstać coś zupełnie innego, tam były takowe warsztaty, a na ich miejscu dzisiaj mamy garaże, tak. To jest Dom Narodowy, jego tylna elewacja, tak. A tutaj... A to zostało. Tak, i to zostało, i to jest te siedem karzełków. Karzełków, tak? Czy krasnoludków, jak to Państwo wolą. Krasnoludki. Jak? Pieronki. Proszę, pieronki. No to jest, są pieronki, ale są też karzełki i krasnoludki. Siódemka ich była, owszem, takie niskie domki. Jak tradycja głosi, te domki wzniesiono, ja nie wiem, czy to prawda jest, ale wzniesiono w trakcie budowy koszar, kiedy między innymi firma Matera budowała koszary, nie Matera, tylko Fuldy. W każdym razie wówczas wzniesiono te domki dla pracowników. Być może, takie parterowe. One pozostały, prawda? Nie zostały zniesione. Tak, to jest fantastyczne zdjęcie. Ja tak wybrałam tylko kilka, bo tych zdjęć rewelacyjnych jest takie mnóstwo, ale tu jest... Tak. Czyli tutaj burzono, na pewno Państwo znają domek Kata, bo my go nawet mamy na ekspozycji, to jest właśnie burzenie domku Kata. Burzenie. Tu jest szkoła podstawowa dzisiejsza numer 1. A tu jest przedszkole przy ulicy Michejdy, prawda? Przedszkole przy ulicy Michejdy, czyli tu jest teraz parking. Tu była zabudowa różna, bardzo różna. Tutaj zburzono dosyć dużo. Ten plac nie był takim otwartym. Przecież tam, jak była synagoga jeszcze, jak tutaj stała synagoga, to jak Państwo może znają takie zdjęcia, mamy też je na Facebooku, mianowicie zdjęcia, kiedy jest taka wąska uliczka do synagogi biegnąca, prawda, zabudowana, a dzisiaj mamy taką pustą przestrzeń tego placu. Także tam w życiu takiej pustej przestrzeni nie było. Dużo tam zburzono. No, to jest trudne, nietrudne. To wbrew pozorom wcale nie jest na wsi, tylko w Cieszynie, ale to w granicach Cieszyna. To był dom pani Zuzanny Stanieczek, jak przeczytałam w podpisie u pana Tadeusza w głosie dom pani Zuzanny Stanieczek. Wiecie Państwo gdzie? Ktoś ostatnio pytał mnie o ten dom, tylko nie pamiętam kto. Na trochę bliżej? Bliżej. Czyli nie na Stawowej, tylko na Liburni. To było na Liburni pod numerem 19.
Dom, który wówczas w latach 60. miał 200 lat, to proszę sobie cofnąć w tył, bo tak, tak było zapisane, że ma 210 lat w latach 60. Takoż, ale nie utrzymał się, no jasne, jak miał się utrzymać. O. I tu też można by taką historię stworzyć, szczerze powiedziawszy, dotyczącą tego miejsca. Bo tu, proszę zobaczyć, jakie mamy puste ściany. Tu, szczerze powiedziawszy, nie dość, że był dom tutaj, to co więcej, teraz znowu jest dom. Mennicza. No, tu jest mennicza, natomiast tu właśnie jest ten plac. Burznicza, ulica Burznicza, czyli mówi się Kurzytarg, ale proszę sobie wyobrazić, że tutaj w XIX wieku była taka wielka kamienica, którą zburzono, na przełomie lat 20. i 30. zburzono, po czym tak, były tu jakieś czas te klocki, a dzisiaj mamy tę plombę zrobioną tutaj, prawda? Tak, a my mamy tę kamienicę wcześniejszą na zdjęciach też. Tak, i tutaj dom gminy żydowskiej, ten, co się ostał, tak. Ach, a to jest piękne zdjęcie. Tak. A to jest przyjęte z dzieciakami. Tak jest. I tu też, czyli to jest ten dom, to jest ten blok, który tam zachwalany był, że buduje nasza własna firma, czyli Cefana, Cieszyńska Fabryka Narzędzi sobie miała swoją własną firmę budowlaną i ona ją budowała bez przeszkód. Tu była jeszcze niedawno apteka. Ta apteka była od momentu zbudowania tego bloku. I tu to zejście, ponieważ tu kiedyś był dosyć duży spadek terenu, to powiem Państwu, że mamy też zdjęcie, jak to w austriackich czasach było jeszcze w międzywojniu. Było odwrotnie. Tutaj była fontanna, a schody biegły po bokach. A oni to dokładnie zmienili odwrotnie. I to są te schody, co tak strasznie leje się po nich, jak pada deszcz niestety. Tak, ale blok też miło się wkomponował w sumie. O, jeszcze jedna plomba. A nie, to nie jest plomba, bo tu była wyburzona kamienica. Wyburzona. To jest dom rzemiosła. Dokładnie to jest dom rzemiosła, tak. Także to, co dzisiaj pan Wałga zrobił na Starym Targu, tę izbę rzemieślniczą, właściwie ona powinna być tutaj, prawda? Ale to tam się czasy trochę zmieniły i wszystko przepadło. Ale to jest dom rzemiosła. To właśnie to jest to, tak? Ta plomba budowana. No tu jest piękne zdjęcie. Tu jest piękne zdjęcie, prawda? Czy ono jest... Poznają Państwo, jak wyglądało to miejsce. Tak, tu jest most na Bobrówce. Prawda? Tu jest most na Bobrówce. Tu jest ten dróżnik, mieszka sobie dalej. Nie mieszka już, ale... Tak, tu jest Cefana budowana w tym momencie. A tu widać kawałeczek dachu Elżbietanek. Tego nie ma. On należał do tej poprzedniej fabryki, która tutaj była, tak. Ale to są tu, zmiany są też olbrzymie. Notabene ulica Bobrecka, nie? Ale tu się zaczynała ulica Armii Ludowej wówczas, tak? O, a tu też była taka zagadka. I tu można to rozpoznać. Po czym można rozpoznać? Bo wiecie Państwo, my te zdjęcia opisywaliśmy, mając je dokładnie w ten sposób. Dostajemy takie zdjęcie i teraz gdzie to jest? To widać po tym dachu. Po tym dachu widać, gdzie jesteśmy. To był, oczywiście potem można po sylwecie, ale nie wiadomo jak wysoko to poszło, prawda? Bo to mogło być wielką budowlą. To tutaj jest taki dach czegoś, co już jest, wiecie Państwo gdzie to jest? Nie dotykać. Wiecie Państwo? Wiesz, tu wiesz? Nie wiem. To proszę się przyjrzeć. Proszę się przyjrzeć. To jest tutaj, no dobra, to ja nie mogę podpowiedzieć, ale tu jest taki ładny mansardowy dach właściwie. Tu stoi samochód, więc to nie jest nic. Tu jest część budowli. No dobra, to powiem Państwu, że tędy płynie rzeka Olza. A czy budowa przejścia? Tak. To jest to, co teraz było zburzone. To jest to, ale jak słowo daje, ten dach nam to podpowiedział. Ten dach, bo to jest ta kamienica po drugiej stronie. Tam za tym, za awionem ta kamienica. Także tak, to jest budowla na granicy Urzędu Celnego, Straży Celnej, tak już w trakcie budowy, tak, albo na przykład takie coś. Jak Państwo chodzą na jakieś
na jakieś uroczystości państwu. Chciałam powiedzieć, że na imprezy się chodzi do browaru, to jest ta komnata browaru cieszyńskiego, prawda? Tu się mieści, tu kiedyś suszono, co się suszy? Chmiel, takoż, aha, tak. No to tyle byłoby zagadek. Ja myślę, że na tym skończę, ale powiem państwu, że jak już nasz serwer wyzdrowieje, to my tam naprawdę mieliśmy ponad 50 tysięcy fotografii. Sam dział fotografii miał tam jakieś 37-38 tysięcy, więc jak teraz tam dołożymy te kilkanaście tysięcy tych zdjęć, które udało nam się pozyskać, czego strasznie się cieszę, jest to zasługa pana dyrektora, tak szczerze powiedziawszy, bo on o to zabiegał. Próbowaliśmy jeszcze uzyskać jeszcze jeden zbiór nam, niestety ten zbiór już jest nieosiągalny. Mianowicie pani Janiny Ciupek, niestety świętej pamięci również, tak? Niestety w przeciwieństwie do i pana Tadeusza Kopoczka, i pana Czupryny, i pani Tomaszczyk, którzy te negatywy mieli w domu i je archiwizowali sami, i to jeszcze w sposób po prostu rewelacyjny, znaczy one są w stanie idealnym, to niestety pani Janina Ciupek całe swoje archiwum zostawiła w Celmie i ono przepadło. Także musimy się z nim pożegnać. Nie ma tych zdjęć i mamy tylko kilka odbitek, które ona nam jeszcze zdążyła przynieść. Także dziękuję państwu bardzo. Nie mają państwo pytań? Bardzo dziękuję. Moglibyśmy sobie takie zdjęcia oglądać mnóstwo razy. Jak będą na naszym serwerze, to państwo będą mogli sobie je sami w domu pooglądać. Można przejść przez cały zbiór fotografii, trwa to mniej więcej tydzień. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Super. Dziękuję.